We wtorek, 14 maja 2013 roku o godzinie 13 stocznia remontowa Shipbuilding zbudowała kolejny nowoczesny prom gazowy o długości 123 metrów, który na swój pokład zabrać będzie mógł 550 pasażerów oraz 165 samochodów. Kolejny z typu promów dwustronnych, które są specjalnością stoczni remontowa Shipbuilding. Szczególne są wymiary, to będzie największy ze statków w tej klasie. Będzie obsługiwał komunikację wokół portu w Stavanger w Norwegii. Kolejna szczególna cecha, napęd zasilany gazem LNG, bądź w sytuacjach postoju w porcie, czy w sytuacjach awaryjnych gazem CNG. To jest bardzo nowatorskie rozwiązanie, ponieważ dotychczas zbudowane statki zasilane już gazem LNG były wyposażane mimo wszystko w silniki diesla, które służyły właśnie jako zespoły pomocnicze. Na tej jednostce wyeliminowaliśmy tradycyjną technologię dieslowską całkowicie. Także jednostka, można powiedzieć, bardzo mocno nastawiona na proekologiczne rozwiązania, które w tej chwili w rejonie Morza Północnego czy Bałtyckiego no, stają się jedną z najważniejszych cech. Dla nas wodowanie typowe, trudne ze względu na gabaryty jednostki. Jednostka, która no, zbliża się do maksymalnych parametrów posiadania przez nas pochylni. No i niestety trzeba powiedzieć, że jednostki tej wielkości coraz rzadziej spotyka się w ogóle w Europie, nie tyle w Polsce, co w Europie. No a tak widowiskowe wodowanie, które się z tym wiąże, skutkiem tego jest też no coraz rzadszym zdarzeniem. Takie wydarzenia cieszą tym bardziej, kiedy słyszymy kolejne doniesienia o możliwych upadkach gigantów branży stoczniowej. Na szczęście remontowa Shipbuilding nie narzeka na swoją kondycję. Łatwiej mi jest mówić o stoczni, którą mam przyjemność osobiście zarządzać. Myślę, że każdy najlepiej opowie o swojej firmie. My akurat mamy tą satysfakcję, że no konsekwentnie realizowane plany i strategia, którą przyjęliśmy już dość dawno, no dają pozytywne efekty, których skutkiem jest tak naprawdę portfel wypełniony dość ciekawymi zamówieniami na cały ten rok i w zasadzie domykamy portfel przyszłoroczny.